Cześć, witam Was serdecznie. Tym wideo otwieram trzyczęściową serię związaną z tematyką obręczy barkowej, czyli wszystko, co może w jakiś sposób wiązać się z barkami, ramionami. W pierwszej serii, czyli w tej, zajmiemy się otwieraniem klatki piersiowej. Co to znaczy to otwieranie klatki, to zaraz Wam opowiem. W drugiej części opowiem o stabilizacji łopatki i obręczy barkowej, bardzo ważnym elemencie, który jest niezbędny w praktyce jogi dla zdrowia przede wszystkim naszych barków. No i w trzeciej serii opowiem o ewentualnych bólach albo kontuzjach, które mogą się przytrafiać w obrębie stawów barkowych i co ważne, jak sobie z nimi radzić. No ale nie przedłużając już wstępu, przejdźmy do meritum, czyli do tego, czym będziemy zajmować się właśnie w tym pierwszym odcinku. No i w pierwszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć o tym, co to znaczy to otwieranie klatki piersiowej i pokazać Wam moje subiektywne, ulubione asany, które moim zdaniem świetnie otwierają barki. Przede wszystkim to otwieranie barków to jest nic innego jak zwiększanie zakresu ruchomości w stawach barkowych. Takie stwierdzenie otwieranie barków jest dość potoczne, ale myślę, że każdy wie, co mam w tym momencie na myśli. Zacznijmy może od tego, że to zamykanie się klatki piersiowej jest poniekąd spowodowane naszym trybem życia. No i też nasza postawa przy takiej zamkniętej klatce piersiowej wygląda mniej więcej w ten sposób. Tutaj możecie zaobserwować, że barki idą do protrakcji, czyli wychylają się do przodu. Dochodzi do zaciśnięcia klatki piersiowej, mięśni górnej części klatki piersiowej. Gromadzi się dodatkowe napięcie w okolicach karku, barków. Z kolei osłabione są mięśnie okolice szyi i właśnie okolicy łopatek, przez co łopatki zaczynają odstawać od powierzchni pleców. No i to jest właśnie obraz takiej zamkniętej klatki piersiowej. Pokażę Ci teraz parę moich ulubionych asan, które przede wszystkim rozbijają te napięcia, które gromadzą się w okolicach klatki piersiowej, a także karku i barków, które jako pierwsze właśnie powodują taki obraz klatki piersiowej. No i przejdźmy może od razu do praktyki. Pierwsza asana. Możesz ją wykonywać, właściwie to jest takie bardziej rozciąganie, możesz je wykonywać przy barierce lub przy, nie wiem, przy biurku. Ustawiam ręce równolegle do siebie, wnętrza dłoni do dołu i staram się powoli tutaj opadać. To jest ważne, żeby nie zapadać się w odcinku lędźwiowym, tak jak to w tej chwili pokazuję, tylko żeby pępkiem lekko zabezpieczyć kręgosłup lędźwiowy i cała praca ma się pojawić w obrębie stawów barkowych. Tutaj możecie pozostawać naprawdę długo w pozycji, nie musicie się śpieszyć. Kolejnym z pracy, którą lubię wykonywać, ona jest podobna do tej przy barierce, to już jest na bolsterze. Mam wrażenie, że jest bardziej wygodna. Ustawiam sobie bolster. Ręce również są na szerokości barków. Trzymam biodra i kolana w jednej linii. I przechodzę powoli do podporu. Jeżeli nie dotykacie czołem do maty, możecie wziąć sobie kostkę i podłożyć sobie tutaj kostkę. To też jest dość pomocne. I co ważne, kiedy mam już podparte ręce na bolsterze, to staram się mocno je prostować w łokciach. I tutaj też zostajemy przez pewien czas. W sumie tyle, ile jesteście w stanie wytrzymać, tak na dobrą sprawę. Kolejne rozciąganie, które lubię wykonywać i też często zalecam. Już jest bez bolstera. To jest rozciąganie, którym można stosować osobno na jeden i na drugi bark. Czyli tak naprawdę jak macie jeden z barków bardziej problematyczny, możecie na jednej stronie zostawać trochę dłużej, na drugiej krócej. I tutaj też to jest w podporze. Kładę przedramię. W tym momencie będę pracowała z prawym barkiem, więc kładę przedramię lewe na ziemi. Dłoń jest równolegle, ręka jest tutaj przedramię równolegle do krótkiego brzegu maty. Prawą rękę wysuwam daleko do przodu. Szeroko rozpostarte palce dłoni. Podpieram czoło na przedramieniu lewym. Układam się wygodnie. I teraz zaczynam wykonywać taki spacerek dłonią prawą do przodu. Szeroko rozpostarte palce dłoni, mocno przyklejone do maty. Tego ruchu tutaj nie będzie widać, ale ja go będę odczuwała. Zaczynam tak jakby ściągać pośladki do tyłu, jakby ktoś podszedł
i zaczął mnie ciągnąć za pośladki w tył. Takie właśnie pociąganie mocniej rozciąga jeszcze cały prawy bark. Jak widzicie, jest to bardzo spokojna praca. Można tutaj zostawać troszkę dłużej w pozycji. I kolejne rozciąganie, które chcę Wam pokazać, już bardziej związane jest z górną częścią barków, ramion. Przed chwilą bardziej skupialiśmy się na przodzie ciała. Można wykonywać to siedząc na bolsterze albo po prostu sobie siedząc. Biorę pasek. On może się czasem przydać, czasem się nie przyda, jeżeli ktoś może uchwycić. Może najpierw pokażę bez paska. Staram się przenieść. Teraz będę pracowała z prawym barkiem, przenieść prawą rękę górę, lewą dołem. I tutaj staram się pociągnąć nieco bardziej lewą ręką, prawą do dołu. Jednocześnie staram się zachować tutaj przestrzeń między barkiem, kością ramienną i szyją. Jeżeli nie jesteś w stanie uchwycić, to właśnie w tym momencie może się przydać pasek. Przekładasz go i wtedy też możesz rozciągać. Tu jest bardzo istotna sprawa, żebyście nie uwypuklali żeber. Wyobraźcie sobie, że ściągacie żebra nieco do stawu biodrowego. I tutaj też można pozostawać troszkę dłużej w pozycji. I jeszcze jedna asana, która również tutaj rozciąga, tak mi się teraz przypomniało, klatkę piersiową. Ona jest w leżeniu na brzuchu. Kiedy już się położycie, przenieście, teraz będę pracowała z lewym barkiem, przenieście lewą rękę do boku. Teraz lekko odpychając się, można też podeprzeć się prawą stopą z tyłu, staramy się rozciągnąć właśnie lewy bark, przód klatki piersiowej. I tutaj proponowałabym ostrożnie wykonywać tą asanę do uczucia takiego rozciągania, a nie żadnego dyskomfortu, i zwłaszcza nie możecie dopuścić do takiego mrowienia w palcach. To jest jeden z objawów już bardziej nerwowych, więc tego unikamy. No i to chyba było wszystko. Wszystkie moje ulubione asany, które ja wykonuję albo też zalecam na otwieranie klatki piersiowej. No i przed nami jeszcze dwa odcinki z tej serii. Zapraszam.